Dawno, dawno temu w przepięknym pałacu mieszkała dziewczynka o imieniu Anna. Pałac był ogromny, miał aż 123 pokoje i Anna wiedziała o tym dokładnie, ponieważ codziennie przemierzała je wszystkie po kolei z miotełką do kurzu w dłoni. Bo Anna nie była żadną księżniczką czy inną baronówną, jak mogliście sobie najpierw pomyśleć, tylko pokojówką. Jej mama była pomywaczką w pałacowej kuchni. To znaczy, że codziennie zmywała niezliczone ilości garnków, sztućców i talerzy, na których książęca rodzina, ich goście oraz pałacowa służba jadali posiłki. Natomiast Anna, odkąd skończyła 6 lat, wycierała kurze w pałacowych pokojach. A ponieważ 123 pokoje to szalenie dużo, to zanim skończyła sprzątać w 123, w pierwszym kurz zdążył już osiąść na nowo. Tak więc każdego dnia Anna miała ręce pełne roboty. Annie czasami pomagał Gwidon, który był co prawda księciem i nie musiał sprzątać, ale z jakiegoś powodu wydawało mu się to ciekawsze niż nauka kaligrafii czy arytmetyki. Kiedy więc przychodziło do tych właśnie lekcji, Gwidon wymykał się swoim nauczycielom i zanim odnaleźli go w którymś ze 123 pokoi, spędzał czas z Anną na wesołym sprzątaniu. Bo uwierzcie mi, nawet sprzątanie może być wesołe, jeśli tylko robi się to z przyjaciółmi. A Anna i Gwidon zaprzyjaźnili się ze sobą od pierwszego dnia, w którym się poznali. I to właśnie dzięki Gwidonowi Anna nauczyła się liczyć do 123 i potrafiła policzyć wszystkie pałacowe pokoje. Dzięki pomocy Gwidona nauczyła się także czytać. I pewnie właśnie dlatego sprzątanie biblioteki zajmowało jej zawsze 4 razy więcej czasu niż sprzątanie pozostałych pokoi. Zaś Gwidon nauczył się od Anny gry w klasy, w podchody, w raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy, a także wielu innych zabaw, których żaden z jego nauczycieli nie znał albo już dawno o nich zapomniał. Jednak oboje najbardziej lubili bawić się w chowanego w pałacowym ogrodzie albo słuchać szumu fontann, znajdować w nim melodie i układać do nich piosenki. Rodzice Gwidona mieli na temat jego przyjaźni z Anną zdania podzielone. Księżnej matce bardzo się to podobało, bo Anna była mądrą, miłą i wesołą dziewczynką, zawsze grzeczną i pomocną. Księżnej spodobało się również to, że Gwidon pomagał Annie w sprzątaniu, bo dzięki temu spędzał czas na czymś pożyteczniejszym niż zabawa w wojnę czy objadanie się łakociami, co leżało w zwyczaju niektórych małych książąt z okolicznych krain. Poza tym księżna pani jako bardzo mądra osoba wiedziała, że dobrze jest umieć robić różne rzeczy samodzielnie, a nie tylko czekać, aż inni zrobią je za ciebie. Dlatego wcale nie przeszkadzało jej to, że synek przyjaźni się z małą służącą i pomaga w wykonywaniu jej obowiązków. Książę ojciec był znacznie mniej zadowolony z tego faktu. Był bardzo przywiązany do tradycji, w myśl której książęta powinni umieć czytać, pisać, jeździć konno, walczyć, znać geografię, historię i może jeszcze ewentualnie liczyć, a nie biegać po pokojach z miotełką od kurzu czy śpiewać piosenki do wtóru fontanny. Ale póki Gwidon był małym chłopcem, książę pan przymykał oko na te jego fanaberie. Czas płynie jednak bardzo szybko, zwłaszcza w przypadku dzieci. Tak więc zanim się ktokolwiek zorientował, Gwidon i Anna wyrośli na pięknego młodzieńca i śliczną panienkę. A ich przyjaźń przez cały ten czas rosła razem z nimi i z roku na rok stawała się silniejsza. Któregoś dnia jednak wezwał książę pan Gwidona przed swoje oblicze i zakomunikował mu, że jak każe tradycja, w dniu jego 17 urodzin, które przypadały już za tydzień, odbędzie się wielki bal.
na który zaproszone zostaną dobrze urodzone panny z całego kraju i spośród nich tego wieczora Gwidon wybierze sobie żonę. Koniecznie, bo tak każe tradycja. I nie ma dyskusji ani z księciem panem, ani z tradycją. Gwidonowi zrzedła mina i zupełnie stracił humor. Wcale nie chciał szukać żony, bo obawiał się, bardzo zresztą słusznie, że kiedy taką znajdzie, nie będzie mógł już spędzać tyle czasu z Anną. Próbował nawet ubłagać ojca, aby przełożył ten bal na jego 20. albo nawet 25. urodziny. Jednak książę pan nie chciał o tym nawet słyszeć, bo tradycja mówiła wyraźnie. W 17. urodziny książę musi się zaręczyć. I kropka. Zaproszenia zostały rozesłane, a przygotowania do urodzinowego balu rozpoczęły się pełną parą. Annie serce się krajało, kiedy patrzyła na markotnego Gwidona, a jeszcze bardziej, kiedy pomyślała o tym, że będą musieli się rozstać. Ale mimo to ze wszystkich sił starała się pocieszać przyjaciela i jakoś dodać mu otuchy. Obiecała mu więc, że cały wieczór balowy będzie siedziała w ogrodzie przy ich ulubionej fontannie. I jeśli tylko Gwidon poczuje się zmęczony balem, zechce się jej poradzić albo po prostu posłuchać szumu wodnych kropel, będzie tam na niego czekać. To poprawiło nieco humor naszemu księciu, bo zawsze czuł się lepiej, kiedy był w towarzystwie Anny. Ale i tak, po raz pierwszy w życiu, nie czekał na swoje urodziny z radością. Kiedy nadszedł dzień balu, w pałacu zaroiło się od gości, zwłaszcza od młodych panien w przepięknych, różnokolorowych sukniach, które przyjechały z bliska i z daleka, marząc, że to właśnie one zostaną wybrankami książęcego serca. Dlatego też ich rodziny nie skąpiły na przepyszne suknie, które podkreślały ich bogactwo, na wymyślne fryzury i makijaże, które miały podkreślić ich urodę, a także na lekcje tańca, którym miały oczarować swojego partnera. Zgodnie z tradycją bowiem, książę Gwidon miał zatańczyć tego wieczora z każdą z panien, a o północy ogłosić, która z nich najbardziej przypadła mu do serca. Dziewczęta próbowały więc wszystkiego, żeby tylko zwrócić na siebie jego uwagę. Wśród zaproszonych panien była jedna o imieniu Roza, która poza piękną kreacją, urodą i doskonałymi umiejętnościami tanecznymi miała w zanadrzu jeszcze jeden atut. Jej matka, która była potężną czarownicą, przygotowała w darze dla księcia wino zaprawione silnym eliksirem miłosnym, po wypiciu którego książę Gwidon miał się w Rozie z miejsca zakochać. Plan Rozy był taki. Po skończonym tańcu prosi księcia Gwidona, żeby raczył spróbować wina, które przywiozła mu w podarunku. Książę pije i o północy ogłasza wszem i wobec, że Rozę pokochał od pierwszego wejrzenia i że to ona zostanie jego żoną. Jakiż więc zawód odczuła piękna panna, kiedy książę Gwidon po skończonym tańcu przyjął grzecznie z jej rąk kielich wina, ale zaraz potem, nawet go nie spróbowawszy, wmieszał się w tłum i zniknął jej z oczu. Zawód natychmiast zmienił się we wściekłość i Roza pobiegła do swojej matki, aby ta pomogła jej odnaleźć księcia. Książę Gwidon natomiast, jak się zapewne domyślacie, czmychnął do ogrodu, gdzie przy ich ulubionej fontannie czekała Anna. Westchnął i zaczął jej się żalić, jak to policzki bolą go już od ciągłego uśmiechania się, jak to nogi bolą go od ciągłego tańca, nie mówiąc już o tym, że co druga z dziewcząt w nerwach deptała go boleśnie po palcach. I jak to nie ma ochoty tam wracać, tym bardziej, że zatańczył dopiero z połową zaproszonych panien. Anna, słuchając Gwidona, gładziła go tylko pocieszająco po włosach, żałując skrycie, że ona sama nie może z nim zatańczyć. Po czym, aby pocieszyć przyjaciela, zaśpiewała do wtóru szemrzącej fontanny ich ulubioną piosenkę, którą przed laty ułożyli. Muzyka kropel wody.
Na dźwięk tej piosenki Gwidon natychmiast zapomniał o swoich obolałych policzkach i stopach. Zapomniał o pannach, z którymi miał jeszcze zatańczyć. Zapomniał o całym świecie. Był tylko on, Anna i ich piosenka. Żadne z nich nie zauważyło, że z oddali obserwowały ich dwie osoby, Roza i jej matka, które odnalazły księcia z łatwością, gdyż kielich, w którym sprezentowały mu wino, również był zaczarowany. Obie, patrząc na księcia i Annę, natychmiast zrozumiały, że oboje są w sobie zakochani i jeśli Roza ma zdobyć Gwidona i jego księstwo, Anny koniecznie trzeba się pozbyć. Dlatego, kiedy Gwidon wrócił wreszcie do zamku, aby wypełnić do końca swe książęce obowiązki, Roza ukradkiem wróciła w ślad za nim, zaś jej matka zakradła się do Anny, która siedziała na zrębie fontanny i patrzyła w jej wodę, nucąc cichutko swoją piosenkę. Biedne dziewczę nawet nie zdążyło się obejrzeć, kiedy czarownica wepchnęła ją do fontanny, szepcząc straszliwe zaklęcie. Niechaj się w wodę zmieni ciało twe. Niech głos jedynie szmerem stanie się, by nikt już nigdy nie zobaczył cię i twym imieniem cię nie nazwał. Nie. Gdy tylko przebrzmiały te słowa, ciało Anny zniknęło, a jej głos rozpłynął się w plusku wody. Została tylko fontanna, szemrząca jak i wcześniej, tylko teraz jakby smutnie i ciszej. Zadowolona z siebie czarownica wróciła na salę balową, na której Roza znalazła już Gwidona i z niewinną minką poprosiła, aby spróbował wina od niej. Książę, nie chcąc okazać się niegrzecznym, upił łyk wina z kielicha, który trzymał w ręku i eliksir miłości zaczął działać. Gwidon od tej chwili patrzył już tylko na Rozę, a kiedy nadeszła północ, bez wahania ogłosił, że właśnie ją pragnie pojąć za żonę. W pałacu książęcym rozpoczęto żwawe przygotowania do wesela. Zgodnie z tradycją narzeczeni mieli się pobrać w miesiąc od zaręczyn, a do tego czasu nie mogli się zobaczyć ani razu. Za to każdy z nich miało przez ten czas własnoręcznie przygotować prezent ślubny dla przyszłego małżonka. Skąd się wzięła ta tradycja? Nie wiem. Jeżeli chcecie, zapytajcie o to księcia pana, bo to w końcu on miał fioła na punkcie tradycji. Chociaż może nie byłby to najlepszy pomysł, żeby pytać go o to tuż po balu, bo książę pan miał wtedy inny kłopot. Musiał jak najszybciej znaleźć pokojówkę do ścierania kurzy w 123 pałacowych pokojach, gdyż poprzednia dziwnym trafem gdzieś przepadła. I nikt, nawet jej matka, nie wiedział, gdzie dziewczyna się podziała. Wszyscy martwili się o nią, szukali w pałacu i okolicy, wszyscy poza Gwidonem, ale Anna przepadła jak kamień w wodę. Gwidon natomiast nie martwił się o Annę, bo za sprawą czarów w ogóle o niej zapomniał. Czarownica wiedziała bowiem, że na zakochanych eliksir miłości nie działa. No chyba, że ktoś zapomni, że był już zakochany i w kim. Dlatego wbrew tradycji codziennie pod postacią dwóch nietoperzy odwiedzały pałac księcia Gwidona, aby upewnić się, że eliksir nadal działa i że wszystko jest w porządku. Będąc tak zajętą szpiegowaniem, Roza nie miała zbyt wiele czasu na przygotowywanie daru ślubnego dla Gwidona, ale wcale się tym nie przejmowała, bo wiedziała dobrze, że matka coś jej wyczaruje. Gwidon z kolei zabrał się do pracy bardzo sumiennie i postanowił zrobić dla przyszłej żony maluteńką fontannę, którą można by postawić przy łóżku i która swym szmerem co wieczór tuliłaby ją do snu. A że postanowił zrobić ją na wzór swojej ulubionej fontanny ogrodowej, to spędzał przy niej codziennie bardzo wiele czasu. Nie potrafił powiedzieć tylko, dlaczego ilekroć musiał wracać do zamku, czuł w sercu ukłucie żalu, które mijało, jak tylko następnego ranka wracał z powrotem pod fontannę. Nie przypuszczał nawet, że w fontannie znajdowała się jego zaklęta przyjaciółka,
która widziała go, słyszała i próbowała nawet opowiedzieć mu, co się stało, ale Gwidon nie rozumiał jej słów. Dlatego Anna bardzo szybko straciła nadzieję na to, że Gwidon jej pomoże. Przestała wzywać pomocy i tylko śpiewała mu co dnia inną piosenkę, którą Gwidon słyszał jako szmer wody. I tak nadszedł dzień przed zaślubinami Gwidona. Roza i jej matka tego dnia nie przyleciały pod postacią nietoperzy na przyszpiegi, bo czas był najwyższy, żeby przygotować Gwidonowi jakiś prezent, a Rozie wyczarować suknię ślubną. Gwidon zaś, jak zwykle przy fontannie, kończył właśnie swój podarek. Zaczerpnął wody z pałacowej fontanny i wlał ją do swojej małej figurki, po czym powiedział: dziękuję ci za pomoc, moja piękna fontanno. A wtedy zerwał się wiatr, porwał jego słowa i rozniósł po całym ogrodzie, powtarzając: fontanno, Anno, Anno, Anno. Anno? Zdumiał się Gwidon, bo imię to wydało mu się nagle jakieś dziwnie znajome. I wtedy usłyszał, jak z plusku fontanny dobiegają go słowa piosenki. Gdziekolwiek będziesz, odnajdziesz mnie. Gdy w wody szum, tylko wsłuchasz się. Gdy w wody szum, wsłuchasz się. A gdy promienie zachodzącego słońca padły na strugi tryskającej z fontanny wody, książę zobaczył w niej nagle sylwetkę swojej przyjaciółki. Anno, wyszeptał Gwidon i natychmiast wszystko mu się przypomniało. Wyciągnął rękę w stronę wodnej postaci, a wtedy Anna podała mu swoją dłoń i wyszła z fontanny, w której woda natychmiast przestała płynąć. Oboje padli sobie w objęcia i książę uświadomił sobie nagle, że nie musi już szukać żony, bo ma Annę. Tak to już bywa, że kiedy przyjaźń rośnie, rośnie i rośnie, to w końcu zupełnie niepostrzeżenie zmienia się w miłość. Jesteście ciekawi, jak to się skończyło? No cóż, książę pan oczywiście nie był szczęśliwy z tego, że jego syn chce się żenić ze służącą i natychmiast zaczął mówić, że tradycja to i tradycja tamto, ale na szczęście tym razem księżna pani zdołała go przekonać, że tradycja i owszem, to bardzo dobra rzecz, ale kiedy trafia się taka miłość, to tradycję trzeba koniecznie zmienić. Tak więc następnego dnia, ponieważ wszystko było i tak przygotowane, odbyło się huczne wesele Anny i Gwidona. Roza i jej matka, które przybyły na sam koniec zaślubin, nie posiadały się ze zdziwienia i wściekłości. Ale bojąc się kary za zaczarowanie księcia i złamanie tradycji, czym prędzej uciekły, nie pokazując się nikomu na oczy. I dobrze zrobiły, bo w końcu nie wiadomo, jaką karę dla nich podpowiedziałaby księciu panu jego ukochana tradycja. Zaś Anna i Gwidon, jak to w bajkach bywa, żyli długo i szczęśliwie. A pałacowa fontanna już na zawsze pozostała sucha, przypominając wszystkim o tej niezwykłej przygodzie. Jeśli więc zobaczycie kiedyś jakąś tryskającą fontannę, posłuchajcie, czy przypadkiem nie śpiewa wam jakiejś piosenki i zerknijcie, czy w blasku słońca nie dojrzycie w niej jakiejś dziewczęcej postaci. Może i ona została zaklęta i czeka na uwolnienie? A jeśli zobaczycie fontannę, w której nie ma wody, to może właśnie dlatego, że uwięziona w niej dziewczyna została już uwolniona od zaklęcia. Albo że fontanna się zepsuła. Ale ja zdecydowanie bardziej wolę to pierwsze wytłumaczenie. Dziękuję za wysłuchanie drugiej bajki zrealizowanej w ramach projektu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.
A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłyby powstać kolejne bajki, to zróbcie ich zdjęcie lub rysunek i przyślijcie je na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie o dołączeniu zgody na ich publikację podpisanej przez osobę pełnoletnią.